Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w cztery oczy będę rozmawiał z Danielem Moczulskim. Daniel, witam Cię serdecznie. Dzień dobry Bogdan, dzień dobry Państwu. No Daniel, Ty od ostatnich kilku lat jesteś związany z branżą fotowoltaiczną, dlatego o tej branży fotowoltaicznej porozmawiamy. O tej polskiej branży fotowoltaicznej, ale może też wyjdziemy trochę, trochę dalej, do Europy, do świata. Co z tą polską fotowoltaiką będzie? Zeszły rok rekordowy, jeżeli chodzi o mikroinstalacje, w ogóle jeżeli chodzi o rynek, ale też duże zmiany. Zmienił nam się system rozliczenia prosumentów. Wielu wieszczyło całkowite załamanie rynku, w tym Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. To, 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 to spowolnienie, które teraz jest, jest na mniejsze niż wieszczyliśmy, no bo też dużo zmieniło się na rynku energii i to wysokie ceny energii spowodowały, że to zainteresowanie fotowoltaiką, mimo tych zmian, ciągle utrzymuje się na sensownym poziomie. No ale, właśnie tu pytanie do Ciebie, jak Ty ten rynek widzisz? Czy, czy widzisz dalej możliwość rozwoju rynku prosumenckiego? Czy, jednak dochodzimy tutaj do pewnego szklanego sufitu, i gdzieś tak będziemy widzieć horyzontalnie spowolnienie na tym rynku. Bogdan, widzisz, ja zawsze uważałem, że programy wsparcia i te takie siłowe, Wtłaczanie jakiejś technologii na rynek e, zaburzają jego naturalny rozwój. Gdzieś tam Ja wywodząc się e, zupełnie z innego świata, czyli wchodząc do fotowoltaiki e, już po odbyciu jakiejś tam drogi w e, korporacji, można by powiedzieć, zaczynając od strony PR-owej, widząc jak, jak, jak układają się e, kwestie komunikacyjne, jak się buduje jakby w ogóle pozycję brandu, pozycję marki e, w, w różnych środowiskach, w różnych, w różnych sektorach. E, wchodząc de facto do fotowoltaiki, e, moje nastawienie było związane z project managementem. Ja troszeczkę jestem taki zero-jedynkowy. E, pokaż mi projekt, ja, co chcesz zrealizować, ja, ja, tam, ja tam spróbuję dojść i powiem Ci, jak widzę, jak widzę tą ścieżkę dojścia. E, i wchodząc do fotowoltaiki, e, zobaczyłem wreszcie, jak wygląda prawdziwy biznes, jak wygląda zarabianie pieniędzy. I od początku widać było bardzo dobrze. Już w ogóle na samym początku z programem Prosument, e, gdzie gdzieś tam regulamin tego programu był problematyczny, kwestia wypłat e, z tego programu była pr problematyczna. Narobił tyle samo dobrego, co złego e, w którymś momencie, jeśli chodzi o, o promocję technologii. Bardzo nie lubię. E, tego siłowego subsydiowania pewnych rozwiązań. Wolę, jak technologia się rozwija, e, inkrementalnie można by A to powiedzieć. A Ty zmierzasz do programu Mój Prąd? Że, Zmierzam że do on, tego... Że on e, tworzy, m, czy powoduje pewne szkody e, większe niż korzyści? E, nie można odmówić programowi Mój Prąd e, tego, co zdziałał dla fotowoltaiki i dla rozwoju tej technologii. To jest niesamowita wartość tych... E, Programów y, o zasięgu ogólnopolskim, y, które są promowane przez, y, przez instytucje publiczne. Ale same są też promocją. No, mój, I same są mój promocją. 1.0 zrobił olbrzymią promocję fotowoltaiki. I dotarł z tą informacją pod strzechy. Oczywiście. I dzięki temu mamy tą sytuację, w której w ogóle możemy mówić, że mamy sektor fotowoltaiczny, że mamy branżę fotowoltaiki w Polsce. Niemniej jednak, to, co, to, co gdzieś tam jest ciężkim balansem w kontekście systemów subsydiowania właśnie rozwoju nowych technologii, jest, to, żeby nie sprawić, że jak w którymś momencie za zabraknie te tego poziomu subsydiowania, to nagle się okaże, a nie, to my to robiliśmy tylko dlatego, że były to dofinansowania. W sensie to zabiło rynek kolektorów. Tak. E, bo przecież byliśmy po, potencjalnie potęgą na rynku tego, te, tego termal e, słone, solarów, tak można by powiedzieć. Mm. E, potencjalnie byliśmy europejską potęgą w tym rynku i nagle co, nagle zabraliśmy dofinansowanie i już nie ma tego rynku. No, upadł największy polski producent wtedy. Oczywiście. Tak. E, i dlatego, jakby, mój prąd, mój prąd i to, co się dzieje w tym momencie, jest świetną okazją do promowania nowej technologii. Nie? W sensie, e, ale chyba nie jest używany, wydaje mi się, tak, jak powinien być. Czyli dalej promujemy fotowoltaikę, nie mamy tam obostrzeń. Wczorajsze pytanie e, w kontekście. E, w... Przepraszam, kat? Można zrobić kat? Możemy zrobić cięcia. Bo ja odniosłem się do wczoraj. Nie wiem, kiedy to będzie emitowane. E, no nie dzisiaj. Właśnie, dlatego, dlatego ten. Chcę, ale, ale mogę się odnieść do, do, do kongresu. Do, do, do kongresu. Do kongresu najlepiej, tak. bo wtedy to Tak, tak, nie... tak. Nie, to tylko o to mi chodziło, bo. Dobra. Podczas, podczas... podczas kongresu PiwiCon była ankieta, którą, żeście byli, którą moderowaliście razem z Grzegorzem. I ja byłem bardzo zaskoczony. Odpowiedział z branży, że jest. Tak, duży, tak duża niechęć do tego, żeby gdzieś tam trochę wymusić rozwój tego, tego rynku magazynowania energii. Nie dlatego, że no właśnie, że jestem promotorem wymuszania i, i, i regulacji nadmiernych, tylko to pokazuje, że jest swoiste niezrozumienie nawet wśród branżystów, wśród osób, które oglądają ten dedykowany komunikat, bo jakby Piwikon to było wydarzenie, które gdzieś tam jest dedykowane dla branży. i 50 na 50 pokazuje, że jest swoiste niezrozumienie, dlaczego w ogóle magazynowanie jest, energii jest tam potrzebne. I w tym kontekście mój Prąd 5.0 jest bardzo fajnym programem. Uważam, że środki na, e, na promocję magazynów energii powinny być zwiększone w stosunku do promocji samej fotowoltaiki w tymże programie. Powinny być środki, które są przeznaczone również na w ogóle magazynowanie energii i już iść w stronę. E, Balansowania, balansowania i przyszłego rozwoju usług sieciowych, usług elastyczności popytu, można by powiedzieć. I, i to, byłby, to byłoby świetne narzędzie, gdyby ono zostało użyte do promocji. A w tym momencie po prostu wygląda mi na to, że to jest wyrzucanie pieniędzy, bo, bo, bo to jest dobry moment na wyrzucanie pieniędzy, sam nie wiem dlaczego. Trochę tak między wierszami wyłapuję że uważasz, że te programy do, dotacyjne powinny być bardziej wyprzedzające. Mhm. Że ja, ja byłbym daleki od krytykowania programu Mój Prąd, mimo też pewnych wad, które, które, które posiada. To, to niemniej jednak uważam, że w całej historii programów Narodowego Funduszu to był pierwszy dobry program powszechny, Oczywiście. łatwy w dostępie, który faktycznie tą fotowoltaikę nam wypromował. I to, według mnie, czego zabrakło, to takiego jasnego pokazania punktu wejścia, punktu wyjścia. Uh -huh. Czyli ok, wychodzimy z dodawania tej czystej fotowoltaiki, na przykład jeżeli będzie tam milion trzysta tysięcy prosumentów uh -huh. i zamiast tego wchodzimy w promowanie, płynnie wchodzimy w promowanie na przykład fotowoltaiki z magazynami energii, bo tutaj pewnie się zgadzamy, że taka fotowoltaika, z fo podkreślę, fotowoltaika z magazynem energii, ona wymaga finansowania, ale to już jest czas, żeby zacząć dyskutować, czy sama fotowoltaika uh -huh. wymaga wsparcia dotacyjnego. I tu, się, I tu się jak najbardziej z Tobą zgadzam, ale też tak między wierszami wyłapuję, czy w takim razie uważasz, że ta polska fotowoltaika powinna się zmieniać. No bo dane statystyczne pokazują, że zaledwie kilka procent instalacji powstaje z magazynami energii. To ewidentnie pokazuje, że Polacy. Albo nie widzą sensu w tych magazynach energii, albo nie, nie widzą aspektu ekonomicznego, albo nie znają tej technologii. No bo przy 50% dotacji, no, 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 no nie jest już to poza zasięgiem no cenowym. Użyłeś słowa promowanie. I promowanie, i tutaj odniosę się do mojego doświadczenia trochę z poprzedniego życia. Już sama promocja, nie lubię tego stwierdzenia, ale promowanie i komunikowanie. No właśnie, czy ten program ma cel? Bo jakby sama zachęta finansowa jeszcze nie jest promocją. Pamiętamy, pierwszy mój, pro, pierwszy mój prąd, szeroka kampania informacyjna na temat środków dofinansowujących instalację fotowoltaiczną. No, że tak powiem, ciężko było nie otworzyć któregokolwiek mediów, żeby pani Kożychowska z niej z, z, z nie wyskoczyła ta, tutaj. Ta. A w tym momencie mamy zupełnie inny program, który jest na zupełnie wyższym poziomie jakościowym. No, dofinansowanie do pomp ciepła. Świetne. E, dofinansowanie do magazynów energii. Połowa kosztu magazynu energii to całkiem pokaźnego. Świetne. Tylko w, szerokich med, w szerokim w komunikacji masowej się o tym totalnie nie słyszy. To tak jakbym powiedział: No, mamy tutaj dla was miliard złotych. Ale nie będziemy o tym nikomu o tym nie powiemy. No to kto się o tym dowie, sama branża po raz kolejny widać, że nie ma takiej siły przebicia i nie ma takiego możliwości docierania do szerokiego, że szerokiego grona odbiorców, żeby rzeczywiście zrobić to koło zamachowe. I nie ma też tego społecznego dowodu zaufania, bo. No... Bądź co bądź, jeżeli przychodzi fan handlowiec z danej firmy, to zawsze będzie takie podejrzenie potencjalnego inwestora, że on mi to po prostu oferuje, bo, bo ma to w promocji. Tak, tak, <laughs> bo ta tak, tak. Bo, bo niej to kupił. Niekoniecznie musi być to do, dobre dla mnie, ale jeżeli to instytucja zaufania publicznego, bo uważam, że Narodowy Fundusz taką instytucją jest, Mówi o tym, że faktycznie jest to dobra technologia, bo oczywiście nie chodzi nam o, o konkretnych producentów, ale jest to dobra technologia, no to jest to jednak zupełnie inny społeczny dowód zaufania, innej jakości dowód zaufania. Tak. I nawet podczas tej debaty, właśnie branży, głównie producentów falowników, było widać, że gdzieś tam, tam, znaczy ja stawiam tą tezę. Że komunikowanie kwestii technicznych, czyli zaufanie do technologii, bo zaufanie do fotowoltaiki już jest, można by powiedzieć, to nie jest tak, że ludzie się już zastanawiają, czy, tylko jaką, czy mi się zmieści, czy to będzie ładnie Czy wyglądem. mam w tym roku fundusze, czy w tym, dokładnie, przyszłym. W nowych tak. domach to raczej to jest już, nie chcę powiedzieć, że oczywistość, może patrzę przez swój pryzmat, ale, ale w dużej mierze większość osób się zastanawia nad tym. Magazyn energii jest czymś zupełnie innym i, ten, i teraz właśnie kwestia. Hmm, edukacji na temat magazynu energii, no nie ma jej w moim przechodzie. Zobacz, nie ma e, parametrów magazynów energii, które muszą być osiągane. Nie ma nawet, no, rozmawialiśmy wczoraj o kwestiach bezpieczeństwa, ten, e, te, te, te straszne samochody, które się palą, które są wyciągane na, e, na pierwsze strony gazet, e, no, to, no to tam mowa jest o magazynach energii. Ludzie robią proste przeniesienie. Mój magazyn energii w domu też może się zapalić i jakby nie ma totalnie e, nacisku na kwestie właśnie edukacji, e, bezpieczeństwa, tego, powiedzieć, że te magazyny, które są approved w moim prądzie, są magazynami bezpiecznymi, to jest bezpieczna technologia, proszę się nie martwić, mm -hmm. nie? W ogóle nie ma adresowania obaw, są tylko pieniądze, zaadresować ob obawy muszą, musi branża de facto, a branża, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, Często to są inżynierowie, którzy nie formułują komunikatu do odbiorcy masowego. Mhm. Jest, zostało kilka firm dosłownie na rynku, które próbują to robić, ale to nie wystarczy. Ale jeżeli miałbyś tak zdiagnozować tą sytuację, którą mamy na rynku, gdzie no, jednak to pewne spowolnienie w rynku prosumenckim jest, mhm. z czego ono może wynikać? Czy to wynika faktycznie z tych zmiany przepisów, czy to wynika z kwestii też wzrostu stóp procentowych i zatrzymania ograniczenia akcji kredytowej? Która też się w jakiś sposób przekłada później na, 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 na finansowanie fotowoltaiki. I jak widzisz to w najbliższej przyszłości? Czy, czy tutaj będzie odbicie na tym rynku, czy raczej będziemy mieć taki status quo, trend boczny, a może trend spadkowy? Hmm. Znaczy, Mówię na razie, o, dom tak. na razie o, 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 o domowych instalacjach. Każdy rozwój, Produktu innowacyjnego, a tak musimy nazywać fotowoltaikę. Mimo że żaden z komponentów fotowoltaiki jako takiej nie jest żadną innowacją już w tym momencie, ale produkt, który jest złożony do kupy, a teraz przechodzimy kolejny. Kolejną rewolucję w tym rzeczy. I mamy dwie rewolucje, które się na siebie nakładają, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Dołożenie magazynów. Znowu magazyn sam w sobie nie jest żadną rewolucją, żadnym produktem innowacyjnym, ale połączenie go z fotowoltaiką jest. Mamy pompę ciepła, którą trzeba połączyć z fotowoltaiką. Znowu żadna rewolucja pompa ciepła. Przecież są na polskim rynku od paru ładnych e, lat, a jednak e, właśnie rozwój techn tej technologii ma znamiona wprowadzania na rynek e, produktu innowacyjnego. Dodatkowo zmiana w kontekście internetu rzeczy i tego, co się dzieje w, ogólnie w środowisku IT, interfejsów, e, aplikacji, na co często też e, producenci i dostawcy sprzętu nie są gotowi, e, to, jest jeden, to, jest, to jest jedna warstwa. I już widzimy, że tam są trzy różne, różne podwarstwy, które, które to sprawiają. Druga rzecz e, to kwestia sytuacji ekonomicznej, no i trzeba uznać, że masa, która. Tworzona była w tym, ten milion dwieście, czy tam milion trzysta już pewnie teraz no, pewnie e, tak. tysięcy e, prosumentów, ale to milion dwieście do milion trzysta to długo idzie. E, była zrealizowana w dużej mierze również przez, przez dobre finansowanie. Przez zapewnienie dobrego finansowania, tak czy siak, ten Dokładnie tak. I ten kapeks musiał się skądś wziąć. Nawet jeżeli mamy fajne dofinansowanie w postaci mojego prądu, tak czy siak, trzeba wydać te pieniądze. I to nie jest już w tym momencie oczywiste, że my tak szybko znajdziemy osoby, które A chcą, B mają zdolność kredytową, C rzeczywiście mają te większe zużycia też, które gdzieś tam jakby ustawiają cię. No bo darunku. nie jesteś tajemnicą, że duża część tych mikroinstalacji z tego miliona czysto było wykonanych po prostu na kredyt, na tani kredyt. Oczywiście. No, i, i, I to jest chyba właśnie ten element, którego nie dostrzegają, nie dostrzega wielu analityków. Jakby patrzę tak prosto, zmienił się system, więc no, no to na pewno e, przez to, to to zainteresowanie spada, ale ja jestem zdania, że tutaj ten czynnik kredytowy jest moc, mocno istotny, i jeżeli te zapowiedzi obniżenia stóp procentowych z końcem roku się zadzieją, to faktycznie przełoży się za chwilę na kredyty, te kredyty, które też idą właśnie na instalację. I to może znowu zwiększyć się zainteresowanie i popyt. Tak i nie będziemy tutaj ewenementem, jeśli chodzi o sektor. W sensie de facto wszystkie sektory, licząc z automotywem, budowlanką, e, mieszkaniową, e, stoją właśnie ze względu na drogi pieniądz i to jest chyba pierwsza taka sytuacja w historii, którą ja znam przynajmniej jako dorosła osoba w Polsce w tej, w Polsce wolnorynkowej nazwijmy to, mm. więc, więc jakby jesteśmy dotykani tym trendem i nie ma się co na to zrzymać. W sensie dużo firm teraz przechodzi bardzo trudne okresy i ja uważam, że to jest właśnie ten moment w kontekście tego, że zupełnie niezależnie od tego naszego spowolnienia gospodarczego, które może nie jest nawet tak straszne jak gdzie indziej na świecie. Jakby, wiecie, są kraje, w których jest dużo gorzej. Tak. Ale równolegle ta, te zmiany technologiczne się dzieją. Znaczy w sensie one się nie zatrzymały. Firmy takie jak moja nie zatrzymały dewelopmentu nowych produktów, bo bo, nie wiem, bo bo jest wysoka inflacja w Europie. No, no nie. Jakby... No one teraz jeżdżą na minie. A, a te procesy trwają i te procesy muszą, muszą to przetrwać. Zostawmy na chwilę ten rynek mikroinstalacji, bo. Mam wrażenie, że to rynek większych instalacji, instalacji komercyjnych, farm fotowoltaicznych. To jest taki drugi albo trzeci bieg polskiej fotowoltaiki. Pytanie, czy to jest dobry bieg? Czy Polska nie jest w tym komfortowym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój fotowoltaiki, że on głównie rozwijał się na rynku prosumenckim? Czy ty widzisz przestrzeń obecnie na polskim rynku dla dużych farm fotowoltaicznych, takich rzędu setek megawatów? Czy to jest w ogóle Twoim zdaniem dobry kierunek rozwoju? Jak, jak, to, jak, jak to widzisz? No i znowu podejdę do tego mojego zboczonego patrzenia po segmentacji klientów. Nie? Z perspektywy firmy IPC, nieważne co ona robi, tak? Postawiamy się... Czy jest tam... bo pytasz mnie, czy, gdzie jest biznes w tym momencie? No, pytam cię jakby o dwie rzeczy, bo wiesz, no, gdzieś może być biznes i można go łatwo robić, ale tu bardziej też na takie spojrzenie potrzeb, czy my jako mhm. kraj mamy takie potrzeby, czy system energetyczny ma takie potrzeby, żeby powstawała ta duża fotowoltaika, bo wiesz, bo z mikroinstalacjami dla mnie jest o tyle łatwiej, że tutaj tym beneficjentem tak. tego rozwoju jest społeczeństwo, ogół tak. społeczeństwa, czy dość duża część społeczeństwa. Tak. Beneficjentem ekonomicznym dużej farmy no jest wąskie grono, zarządzających tak. funduszem na przykład. Tak. Powiem tak, na pewno jest to ogromny potencjał. Czy Polska jest miejscem do tego, żeby budować projekty? Nie wiem, no, ogromne. Czy 100 MW to ogromny projekt? No to duży. To, to już, to już na duży. To na, duży. Na, na skalę polski no to na pewno duży, no, ale są większe. So, większe jakby dla, to ktoś by powiedział, że w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jakby 100 MW to projekt średniej wielkości, e, lub jeden z wielu. E, chodzi mi tutaj o to, że mm, ten drugi bieg dla branży fotowoltaicznej, on tam jest. Tylko właśnie, co chciałbym, czego chciałbym uniknąć, czyli tego masowego przestawiania się na rynek komercyjny. Jeżeli ja produkuję zabawki dla dzieci, tak, i to są koparki, i dzieci i super mi się sprzedają koparki jako zabawki dla dzieci, i teraz nie, nie infantylizuję tego, ale, ale chcę pokazać pewną zależność. To ja nie będę potrafił zrobić dużej koparki dla prawdziwej kopalni, czy tam prawdziwej y, piaskowni. E, chodzi mi o uważasz, to, że, że to jest aż taki duży przeskok znaczy, między mikroinstalacją a farmą? Uważam, że należy się skupiać i budować kompetencje w tym, co się umie. Jest różnica pomiędzy oferowaniem produktu masowego, jakim jest fotowoltaika, e, trochę już na kształt. Takiego commodity, można by powiedzieć, już, już jest wypracowana. Magazyny, pompy trochę to zmieniają, ale jest zasadnicza różnica w pozycjonowaniu produktu jako takiego versus fotowoltaika w segmencie komercyjnym dalej jako produkt. No już nie mówię o tych farmach utility, bo tam właśnie bo powiedziałeś fundusze. Tam są wyspecjalizowane podmioty, które zajmują się tym, i to nawet nie chodzi już o budowanie, no bo my tutaj jesteśmy, jakby wychodzimy z tego rynku prosumenckiego, gdzie zasadniczo musimy wykonać pracę jako instalatorzy, jako uczestnicy tego rynku, żeby przestawić się z wykonawcy do doradcy, i to już jest trudne. To na rynku komercyjnym to w ogóle wykonawca jest drugorzędny, doradca jest najistotniejszy. Bo na pierwszym, tam, tam to wykonawca jest najistotniejszy. Mm -hmm. Czyli, żeby to było dobrze zrobione, ten człowiek się martwi, czy mu tam nie popsuje domu, czy mu zaszpachlują y, dziury po, da, po, i da, tak pomysłem, dalej, i czy, czy, czy ten. Y, czy przejdzie ładnym przewodem, czy brzydkim, czy, czy po elewacji, czy nie. Tutaj mówimy o tym, że doradztwo jest już kluczowe. Już sama fotowoltaika jest tylko środkiem do celu, a nie celem. Tak, no tu, tu masz rację, tu masz rację, no bo to są zupełnie inne kompetencje, jakby te kompetencje techniczne są pewnym wycinkiem. Tak. Ale znacznie ciężej czasem zrobić inżynierię finansową, Oczywiście. E, administracyjną i tak dalej niż. No e, trzeba się biegle skręcić, posługiwać, posługiwać moduły, finansach, no. W finansach, w wizygowaniu, tak. rozumieć e, jak rozłożyć też m, kwestie, e, kwestie płatności, jak, jak uniknąć pewnych pułapek związanych z tym, że coś może wyjść na większym projekcie. I teraz nie chodzi mi o to, żeby teraz jakby od, odmawiać prawa e, tym firmom, które wyspecjalizowały się w, w fotolicy. Prosumenckiej wejścia do tego segmentu komercyjnego lub nawet większego odbudować kompetencji, tylko chodzi mi o to, że to tak jak z budowaniem zupełnie nowego biznesu. To jest tak, tak, że tego się tak. od nowa trzeba uczyć. Jest pewien punkt styku, ale to jest tylko tak. pewien punkt styku, a to technologia. Nie jest... To można by powiedzieć, że to cegłą. Jest że to tak, to tak, jakby tak. powiedzieć, że, że cegła. No, można z niej budować dom, można z niej budować fabrykę, Dokładnie. można z niej wybudować biurowiec, ale każde z innych będzie, z tych rzeczy będzie wymagało innego podejścia, innej technologii i, i takiego. Budowania kompetencji. Tu masz tak. rację, bo, bo, bo faktycznie mam wrażenie, że wiele firm, które opanowało do perfekcji robienie instalacji 50 kW, myśli, że. Zrobienie 500 to jest po prostu 10 tak. obok siebie. Tak. I często się na tym parzy, bo, bo, bo przychodzi do takiego większego projektu, tam są gwarancje, pytanie o gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, zabezpieczenie należytego wykonania do kontraktu, czy nie, czy to tak? płatności wszystkie, wszystkie z dołu, a nie z góry i się okazuje, że. Że, no, że brakuje tych kompetencji właśnie, o których powiedziałeś, tych kompetencji chociażby do inżynierii, budowania inżynierii finansowej. Już Ej. nie wspominając nawet o tym, że nawet ten przeskok technologiczny gdzieś tam w którymś momencie, jak spotykaliśmy się z falownikami segmentu domowego, tam e, dużo mniej wymagań, a spotykamy się właśnie potem w, w segmencie komercyjnym e, z jakimś, nie wiem, właśnie sterowaniem falownikami, mocą bierną, e, zero eksport. To, to są rzeczy, których właśnie te, te kompetencje muszą się najpierw zbudować I teraz tak. ja nie odmawiam prawa tym ludziom, Prze, przebranżawiania się, tylko trzeba rozumieć, że to są dwa odrębne produkty i nie można ich łączyć ze sobą. Tak. Że jeżeli ja byłem dobry w tym, to jestem w tym. Że będę. Tak, nie że będę dobry. Do tak, tak, że, 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 bo, to, bo to jest trochę tak. No, biegałem, a teraz mam skakać. W sensie tak. to, nie, to nie oczywiste, że skoro jestem wysportowany, będę wysoko skakał. Tak. Nie mówię o sobie. Podczas kongresu, bo też tak odnosimy się co jakiś czas do niego, dużo mówiliśmy o sieciach, że, że, mm -hmm. że, że tutaj te sieci muszą, muszą być rozbudowane, bo no jednak dużą bolączką dużych projektów jest, są odmowy warunków przyłączeniowych. Tak. Czy, czy, czy ty nie masz takiej wewnętrznej obawy, że my tutaj jednak gdzieś dochodzimy do szklanego sufitu, który może być ciężko przebić, że ta liczba odmów po prostu będzie, będzie, będzie tym hamulcem zaciągniętym dla rozwoju tej średnioskalowej i wielkoskalowej fotowoltaiki, bo ja mam wrażenie, że wszyscy się z tym zgadzają, że sieci to jest wąskie gardło, że, że trzeba tutaj zrobić przeskok technologiczny, te sieci rozbudować, mhm. ale tak jak patrzę na projekty, nie, nie za dużo ich widzę. No, nawet fundusze się znajdują na, na tą rozbudowę sieci, ale to też chyba mało kto zdaje sobie sprawę, że wybudowanie takiej linii wysokiego napięcia tak to, to nie jest projekt na tak. rok czy dwa. No, tak. Tyle to pewnie studium wykonalności będzie, tak. przygot, będzie przygotowywane. No, nie bez powodu plany inwestycji sieciowych były tworzone w pięcioletnich okresach i bardzo często akceptowane i, e, i to się ciągle tak dzieje. Też. Ja wywodząc się z branży energetycznej. E, no, widziałem to na własne oczy. Nasze sieci były budowane w sposób jednokierunkowy od wytwórcy do odbiorcy, i nie przeskoczymy tego szybko. Inną kwestią jest, czy. Naturalną, no inaczej, naturalnym rozwojem, chęci, chęcią poprawy powinno być umożliwienie tym sieciom klastrowanie, tak? w sensie, czyli możliwość zasilenia kolejnych punktów RPZ-ów czy GPZ-ów z, z dwóch źródeł i tak dalej. To by, to by im pomagało, ale pytanie, czy jest wola do tego? Dlatego mm, ja się. Bardzo boję, że ten, tego szklanego sufitu nie przebijemy, jeżeli nie będzie woli. A tutaj nie chciałbym nawet wchodzić na, tą, na, na poziom tej dyskusji, bo to jest wola e, polityczno-branżowa branżystów, z tego dużo bardziej... Ja bym bardziej, bardziej powiedział branżo, branżowa, bo... Ale to ona ja się by... bardzo mocno łączy z polityką. Ja wiem, ale, ale jednak jak popatrzysz na polityków, do których też można mieć zarzuty, to jednak oni sami widzą, że jest problem z tymi sieciami. Oni nawet szukają finansowania, ale największy chyba opór to jest po stronie, po stronie branży, tej takiej twardej branży energetycznej, bo oni to by dalej widzieli ten system energetyczny jako duża elektrownia i drobni odbiorcy na końcu. Choć oczywiście to, to, to może być tylko moje subiektywne odczucie. Znaczy takim systemem jest łatwo zarządzać, w sensie zmiana, oni też przechodzą rewolucyjną zmianę. W sensie system z generacji centralnej do energetyki rozproszonej, no to wiesz, no to można by powiedzieć, cały czas wspominamy te Niemcy, ale oni tam też sobie nie do końca ze wszystkim radzą, no, ale to że oczywiście nie jest oczywiste, ale to że tam są... wszystko działa. To, 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 jest, to jest pewne. I nawet powiem Ci szczerze, jak czasem rozmawiam z kolegami z Niemiec, to podejście ich energetyki zawodowej jest bardzo podobne. Mm. I, i, I też przegapili ten rozwój, mm. rozwój OZE. To, co mnie cieszy, to to, że jak popatrzymy sobie na główne polskie koncerny energetyczne, to one wszystkie przynajmniej. W tym, tej komunikacji zewnętrznej to OZE pokazują okay. naprzód. To tam, tam, tam na szczytach chyba zaszła pewna zmiana, ale ja bym też chciał się trochę odnieść do, do Twojej osoby w branży fotowoltaicznej, bo jak tak często rozmawiamy na konferencjach, Ty się bardzo płynnie poruszasz w tym języku technicznym, ale osoby, które Cię nie znają, mogą nie wiedzieć, że Ty nie wywodzisz się z branży technicznej. Ty przecież byłeś starym marketingowcem, PR-owcem czy to jest łatwo tak przejść zupełnie z innej branży do, do, do branży jednak mocno technicznej, jaką jest fotowoltaika? Ja w, swoim, w swojej historii w ogóle myślałem, że ja w ogóle to będę dyplomatą na początku i, i zaczynałem swoje kierunki i edukację w, ambitnie w TESTRO. Czy jakimś ambasadorem. Tak, coś takiego, coś, no, stosunki międzynarodowe. Nie, rzeczywiście człowiek Rozwijając, edukując się, nabierając doświadczenia, zaczyna rozumieć, kim jest chyba. E, I wydaje mi się, że ja też nigdy nie byłem do końca PR-owcem. E, ja wolę o sobie myśleć jako o project manager, managerze. E, ja, ja, ja gdzieś tam wydaje mi się, że rozumiem pewne procesy, wydaje mi się, że dobrze mi idzie e, logika, e, logika procesowa, efektywizacja. E, Moje, moje poprzednie doświadczenie, w nim nabrałem pewnej swoistej empatii do tego, jak komunikacja, niezależnie od tego, jak produkt, jak marka, jak organizacja jest silna, jak komunikacja zmienia odbiór osób, do których tę komunikację kierujemy. I w którymś momencie zorientowałem się, że to działa na bardzo wielu polach. Nie tylko w kontekście właśnie promocji, wizerunku i tak dalej, ale też w prowadzeniu projektów, wprowadzeniu właśnie wielu ludzi do celu, bo, bo czym innym jest zarządzanie projektami, jak, jak sprawną komunikacją między osobami, które ten projekt prowadzą, czym innym jest budowanie pozycji marki, nowej firmy wchodzącej na rynek, chociażby tutaj dostawcy falownika, jak, jak skuteczna komunikacja. Przewag i tego, co ten falownik może zrobić. Jakby, e, I teraz zapytałeś, czy to, czy to przejście z tej bardzo humanistycznej warstwy do tej stricte technicznej e, było trudne. Mnie bardzo ekscytowała fotowoltaika, jak tylko gdzieś tam mogłem jej dotknąć, jak się okazało, jak się okazały te parametry techniczne, ja nie jestem energetykiem. Nie? W sensie nie jestem w stanie połapać transformatora, ale plus minus wiem, po co on jest, i, i jakby jak, jaka jest jego rola. I, I gdzieś tam... I, i to mnie kręci. Mhm. I, I to mnie kręciło zawsze, więc gdzieś tam od początku... No, nie mówisz mi, że to w ogóle nie wymagało pracy. Tak po prostu przyszedłeś do zupełnie nowej branży i... i, i... Nie, ale to wiesz, Jedziesz. jeżeli coś cię, coś cię ekscytuje i masz, masz w tym zabawę, no to, no to uczysz się bardzo szybko, prawda? Jakby... Pod warunkiem, że chcesz się uczyć. No tak, tak, to, to, to jest jasne. No, w ogóle chęć rozwoju musi być gdzieś tam wdrukowana w to, jeżeli ktoś chce się uczyć i rozwijać. I spotkałem świetnych ludzi na swojej drodze, którzy, którzy na początku w sposób bardzo przystępny wyjaśniali mi, jak to wszystko działa. No, teraz dzięki temu sam mogę niektórym osobom wyjaśnić, jak to działa w sposób również przystępny. Mm. E... Czy tu widać też twoje umiejętności komunikacyjne, ale ty jesteś dla mnie takim właśnie pozytywnym przykładem możliwości przekwalifikowania, bo jednak ten współczesny świat będzie tego wymagał. No, to, że rozpoczynamy po studiach taki czy jeden zawód, to nie oznacza, że w ogóle ten zawód nie zginie przez sztuczną inteligencję. Tak. Nie oznacza, że, 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 że w tym zawodzie będzie można dobrze zarobić No i trzeba się gdzieś przekwalifikować. Jednak często są takie szuflady, nie? Jestem humanistą, no dobra, się przekwalifikuję, ale dalej w kierunku humanistycznym. Czy jestem inżynierem, to już muszę w tej inżynierii iść, a ty jesteś takim właśnie przykładem, że zupełnie można zmienić kierunek, no bo chyba nie ma większej zmiany niż przejścia z humanizmu do, 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 do kwestii technicznych, więc, więc tutaj tym bardziej, tym bardziej ta, ta Twoja droga jest ciekawa. Z jednej strony tak, ale na przykład widzę wielu prawników, którzy miałem okazję spotkać wielu prawników, Związanych z prawem energetycznym, oni w kwestiach technicznych poproszą po, po, się zaskakująco biegle, e, nawet nie rozumiejąc samej fizyki działania pewnych rzeczy. To, to też tam działa. Jakby, to jest raczej kwestia tego, e, gdzieś tam jak cię karmi otoczenie i czy chcesz z tego skorzystać. Czy też? Chyba, no? chyba to, co powiedziałeś. Ta, ta, ta chęć jest, jest no. absolutnie kluczem, bo tak. w dobie internetu, YouTube'a, te, tej ilości informacji, która jest w internecie, to jest tylko kwestia chęci, czy chcesz się czegoś nauczyć, czy, czy nie chcesz, czy w ogóle masz otwarty umysł, żeby tę wiedzę, wiedzę chłonąć. Ale ty wspomniałeś o komunikacji i. To jest bardzo ciekawy wątek, bo ja mam wrażenie, że jednym z takich skansenów obecnego systemu energetycznego to są taryfy. Uh -huh. Taryfy na prąd regulowane przez prezesa URE. I pytanie, czy od strony komunikacyjnej my jesteśmy w stanie wytłumaczyć społeczeństwu, że to wcześniej czy później będzie musiało odejść, że no nie da się mieć tą taryfę zupełnie oderwaną od rynku. Jeżeli chodzi o handel prądem, codziennie handlujemy tym prądem, jak jest go w dużo, bo świeci słońce, to ten prąd jest bardzo tani. Jak jest go mało, bo wszyscy pomontowaliśmy pompy ciepła i potrzebujemy tego prądu, jest drogi. Ale czy mentalnie jesteśmy w stanie przekonać społeczeństwo, że to tak musi być? No bo wyobraź sobie, taki przykład czasem daję, no, jakbyś zawarł kontrakt terminowy na zakup bułek w swoim lokalnym sklepie na, na rok czasu. No, kto by z tobą chciał ten kontrakt zawrzeć, nie wiedząc, jakie będą ceny tego produktu dla niego i, i, i koszty jego wytworzenia? I czy właśnie bazując na tym twoim doświadczeniu komunikacyjnym uważasz, że, że, że my tą zmianę mentalną jako społeczeństwo jesteśmy w stanie przejść? To będzie ogromnie trudny kawałek bułki do zgryzienia. By, będąc, będąc właśnie pracując w przedsiębiorstwie dużym energetycznym komunikacja nowych rozwiązań pozataryfowych nawet jeżeli one były tylko rozwinięciem taryfy lub bardzo podobne do taryfy i, i jakby akwizycja w ogóle klientów energetycznych no, połamało sobie na tym zęby chyba każda duża spółka energetyczna. Mówię o tych dużych spółkach energetycznych. Te mniejsze czasami bardziej zwinne potrafiły coś z tego wyciągnąć, potem Zmiana, zmiana, zmiana legislacyjna je wyrzuciła do kosza, e, można by powiedzieć, cały ich dorobek, e, czyli umiejętności pozyskiwania klientów. E, bo pytasz prawdopodobnie mnie o odbiorców indywidualnych. Potem ci tak, no, bo no, w taryfie C zmiana taryfie C to, się, tak, to jest zupełnie, oczywiste. To jest po tak. prostu biznes. Tam wszyscy rozumieją. To jest ten problem się to nie też, bierze z Ale to też wynika z tego, że tam nie ma ochrony taryfowej. Tak. Bo już nie wie, ma. tak Już nie ma. Od, 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 jak, no, powiedz dobra, dla małych firm teraz jest, bo jest taryf ale nie tak. mówimy o tym epizodzie, ale jednak jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych jest ta ochrona taryfowa. Ta taryfa mówmy się nie jest całkowicie rynkowa, uh -huh. ale to też ma kolejne patologie. No teraz dla takiej spółki energetycznej klient indywidualny jest problemem. Bo trzeba mu dać taryfę, która nie do końca jest taryfą rynkową, my w sumie na tym kliencie nie zarobimy, no może jak w przyszłości zostanie, to kiedyś na nim zarobimy. Takim, mam wrażenie, że dalej takim petentem się jest i trzeba prosić o tą taryfę. Z jednej strony jest problemem, z drugiej strony masa tych klientów i ten cash flow, który, który przychodzi z klientów, milion klientów, złotówka, na milionie klientów, nieważne gdzie, czy w dystrybucji, czy w obrocie, to milion złotych. To wiesz, to 2 zł to 2 miliony, to łatwo tak sobie. Opłata e, abonamentowa podniesiona z 5 do 25 zł e, na każdym milionie klientów, który ma dana spółka w swoim portfelu, a to są, będą klienci indywidualni, to jest 20 milionów złotych razy x milionów piętów, które. No, by... Więc to nie jest tak, co, tak by to był że. to taki sobie... biznes? Nie, nie, oczywiście. To by oczywiście. była walka tego klienta. Jakiegoś klienta indywidualnego nie widzę. Tylko, walki. Że o właśnie, tylko że o Klienta indywidualnego nie ma walki, dlatego właśnie, że taryfy są na tyle nisko że akwizycja się nie opłacała. Ale akwizycja się nie opłaca nie dlatego, że ludzie nie lubią zmieniać, w sensie nie lubią kupować nowych produktów i dostawać nowych usług, bo testy na taryfach były wykonywane najróżniejsze, dodawane pakiety serwisowe, jakieś tam, bo to fachów, wiesz czy bo, coś tam ubezpieczeń, bo, i tak bo dalej. może to nie było I trafienie, jest trafienie w sedno. Jak, chcę, jak idę po bułki, to chcę bułkę, ewentualnie chleb, ale niekoniecznie chcę kupić sobie kwiatki, tak. chcę kupić sobie hydraulika, tak. informatyka i tak dalej. No to jest do dokładanie usług zupełnie z innej bajki, A ja, ale ja zmierzam w innym kierunku. Yeah. Ja, ja tutaj zmierzam w kierunku taryf dynamicznych, które yeah. uważam, że wcześniej czy później na tym rynku się pojawią. No, jest już ustawa, która tam określa nam rok 2026. czyli największy sprzedawcy mający ponad 200 tysięcy odbiorców będą musieli tą taryfę wprowadzić. I pytanie, czy ją wprowadzą tak, żeby nikt nie był przypadkiem zainteresowany uh -huh. i tylko była w cennikach, czy faktycznie zobaczą tutaj pewną zmianę jakościową i będziemy mieć taką sytuację, że masz taryfę stałą, całoroczną, gwarantowaną, regulowaną, ale ona jest tak mało atrakcyjna, że sam wybierzesz sobie tą nieregulowaną, ale, ale dynamiczną i pytanie, czy społeczeństwo będzie na to gotowe, że będzie musiało, musiało reagować popytem. No bo zobaczmy, wszystkie problemy, które, o których mówimy w energetyce, to jest próba rozwiązania sterowania podażą. Jeszcze więcej podaży, jeszcze więcej podaży, jeszcze większy rynek bilansujący, jeszcze kolejny rynek mocy, jeszcze więcej tak. na rynku mocy, ale a, a ja czytam prognozy PSE, będziemy mieć taką sytuację, że w 2032 jak przyjdzie, jak przyjdą mrozniejsze dni, my potrzebujemy 34 gigawaty. Z kolei przychodzą dni ciepłe i już nawet 20 nie potrzebujemy, to popatrz, ile to jest mocy, która będzie musiała być dyspozycyjna i wykorzystywana w bardzo krótkim okresie, jakie to są duże koszty. A jednak tak. sterowanie w jakaś odpowiedź popytu poprzez cenę jest w stanie nam tutaj wiele zdziałać. I oczywiście, jak ktoś kogoś stać i chce wydawać więcej, to niech sobie w najmroźniejszą zimę robi 30 stopni saunę. Nie ma problemu. Ale jednak jeżeli ta cena rosłaby wraz z niedostępnością produktu, jakim jest energia elektryczna, no to jednak duża część osób by stwierdziła, że może jednak mogę to odłożyć. W tej mojej pompie może, mogę da dać tryb tak. eko, a mój samochód elektryczny no niekoniecznie musi się teraz doładować do pełna. Ja myślę, że te zachęty muszą być, muszą mieć dwa czynniki po pierwsze, ekonomiczne. Żeby to się wydarzyło i żeby mogło się to wydarzyć. Czyli nigdy w tych zmianach taryfowych, które były testowane produktów rynkowych nie było istotnej zachęty ekonomicznej, bo tam wiesz, 30-60 zł rocznie na No, na też prąd był ogólnie, tak. No, Dokładnie, taniej. tak, tak. E, więc to jest jedna rzecz. E, a druga rzecz, to się nie wydarzy bez kosmicznych nakładów na edukację. E, jakby zrozumienie na nowo tego jak działa rynek, bo jakby i firmy, firmy energetyczne w ogóle odpuściły to na, na poziomie unbundlingu, czyli rozdzielenia spółek dystrybucyjnych od spółek odbrotu, to tego ludzie jeszcze nie, nie do tak, końca rozumieją, tak, a my mówimy o wdrożeniu ich za rok. W nowy system taryf dynamicznych i ktoś będzie mówił, że ta energia to ona zmienia cenę w zależności i to jeszcze nie w zależności od tego prostego motywu dzień, noc plus minus tak, ta, tak, dwustrefowy tak. ten, bo to jeszcze kleją, e, ale w zależności od godziny. A skąd to się bierze? No świadomość na tego, że jest coś takiego, jak to ramach giełda energii, że są jakieś fluktuacje i właśnie nasza energia droższa i ten, no to wiesz ty, wie branża e, i, i na tym się kończy e, wiedza o tym. Pytanie, czy, czy masowy, masowy odbiorca to zrozumie? Będzie chciał to zrozumieć? Czy nie, no, ja tej odpowiedzi. Pytanie czy będzie musiał. Wiesz, jak tutaj chciałbym zrobić takie porównanie do rynku finansowego, który też jest bardzo często trudny do, rozumie, do zrozumienia instrumentów finansowych. I oczywiście to porównanie będzie niedoskonałe, ale chciałbym przytoczyć tutaj coś takiego, jak fundusz inwestycyjny. Nie? Czyli udziały w funduszu inwestycyjnym. I teraz. To było bardzo popularne w, tam, w latach 90. i późniejszych w kontekście inwestowania w fundusze inwestycyjne, które agregowały i ciągle jest również. E, I ja, ja bym powiedział, że muszą pojawić się mechanizmy, które zdejmą trochę tą hardkorową ilość wiedzy, którą ten człowiek musiałby posiąć, rzeczywiście mhm. dealować na tym rynku e, energii. Z, Tejmą z niego i, i, i zaczną, jakby za niego przejmą odpowiedzialność za to. Czyli trochę, nie wiem, może to, to będą ci agregatorzy, może to będą nowe podmioty, które powstaną, które będą miały taką ofertę e, właśnie tych usług elastyczności e, i, i powiedzą. Ty nie wiesz, jak to działa, bo się nie znasz na rynku finansowym czy na rynku energii w tym tej, w tej przypadku. My się znamy, mamy klerów w słowo. Uwierz mi, ja będę robił tą Twoją energią tak, zarządzał tą w magazynie energii, bo inaczej nie możemy nią zarządzać bez magazynu energii. Ja tą Twoją energią w magazynie energii będę zarządzał tak, że ja zarobię i ty zarobisz. W sensie, no, no na tym działa sektor usług finansowych. Tak, choć. choć yy... Tutaj nie do końca się z Tobą zgodzę, w takim aspekcie, że tu wcale nie, nie trzeba będzie mieć większej wiedzy uh -huh. na temat rachunku za energię, tylko trzeba będzie mieć inną wiedzę. Bo rachunek obecnie za energię elektryczną jest tak skomplikowany, że podejrzewam, że wielu absolwentów wydziałów matematyki nie jest w stanie go ogarnąć. Skąd te liczby się biorą? A już jak wprowadzono te wszystkie tarcze osłonowe, uh -huh. coś jest do takiego poziomu, chyba że jest pięć chyba, innych wyjątków, tak, tak, tak. a dystrybucja to jest jednak w innych limitach, um, bo, bo, cena, bo taryfa na dystrybucję nie została zamrożona z poprzedniego uh -huh. roku. Tam mało kto już w ogóle wie, o co chodzi w tym rachunku. A jeszcze na to wszystko przychodzą prognozy, które są robione w, w, chyba, chyba przez algorytmy No MPP. I to się śmiesznie nazywa na tych rachunkach. E, opłata za kolory, opłata tak, za coś teraz tam, popatrz, abonament. Teraz prosty, upraszczając w ogóle y, ten rachunek do y, dwóch, dwóch składników y, dystrybucja i energia elektryczna, to to, że będzie taryfa dynamiczna i ta ceny się będą tylko zmieniać, ale, z, ale będą już tylko dwa składniki, które w mojej ocenie też powinny być powiązane, mhm. bo dynamiczna cena za energię przy, przy braku dynamicznej ceny za dystrybucję no nie będzie miała racji bytu. Więc to oczywiście będzie inna wiedza. Ale tą wiedzę w mojej ocenie będzie można prościej komuś przekazać, jak wyrzucimy te wszystkie inne dodatkowe, e, dodatkowe rzeczy w większości. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak popatrzysz na rynek y, giełdy papierów wartościowych, teoretycznie tam jest bardzo prosto. Widzisz wykres, widzisz jak on się wahał, tak. jakby nie ma specjalnie wiele danych sadowych, na podstawie których podejmujesz decyzję, czy jakby to ograniczenie informacji tam jest. A mimo tak, wszystko tak. ludzie masowo nie inwestują w giełdy papierów wartościowych, mimo wszystko szukają, Wsparcia w funduszach inwestycyjnych lub w brokerach, maklerach giełdowych, którzy robią to za nich, bo bo no właśnie, bo okazuje się, że tam jest trochę więcej finezji w tym wszystkim, niż samo to, że, będziemy, że, że, na, że zrozumieliśmy rachunek. Zrozumienie rachunku jakby przybliży nas do sytuacji, w której w ogóle wiemy, co się dzieje na rynku energii elektrycznej. I ja, broń Boże, nie staję w kontrze do tego, bo Polacy są narodem mądrym i jeśli chodzi o pieniądze, że tak powiem, dobrze zmotywowanym I do tego... I tu dotknąłeś chyba clue, I, i że jeżeli <laughs> po Polacy będą widzieć, że daje to realne oszczędności... Tak. I to nawet nie w ujęciu procentowym, ale takim w ujęciu ilościowym, no to wtedy faktycznie jest szansa, że ich przekonamy do tego. No, ta zachęta ekonomiczna. Możemy sobie mówić, że jesteśmy na poziomie deklaratywnym zdecydowanie na jakiś produkt lub markę ze względu na elementy pozacenowe i one są ważne, ale. To jest nieistotne, jeżeli nie ma tam wartości tej właśnie ekonomicznej w danym produkcie. I tutaj w pełna zgoda, jeżeli tylko okaże się, że można na tym A oszczędzić co najmniej, B, być może nawet zarobić, jeżeli nam tego nie popsują, no to to jest w ogóle można stymulować wtedy ten rynek rzeczywiście do tego, żeby sam się uczył de facto na własnych błędach, to nie są duże. To nie, będą duże, duży, to nie będzie duży problem techniczny też, żeby do tego dojść. Daniel, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Dziękuję. Państwu dziękuję również i zachęcam do odwiedzenia naszego kanału, subskrybowania i komentowania. Dziękuję. Do widzenia.